to koniec Pet Simulator 99. A raczej można powiedzieć początek końca, ze względu na to, że dzisiaj wymienię wam wszystkie rzeczy, które dobijają Pet Simulator 99, przez co nie będzie on nigdy tak popularny jak Pet Simulator X. I przez to coraz więcej osób od niego odchodzi. Bo jak widzimy, aktywnych graczy jest niecałe 200 tysięcy. A jesteśmy niecałe 3 dni po aktualizacji. A propos aktualizacji, to największą przyczyną jest ostatnia decyzja Prestona. Jeżeli nie wiecie, o czym mówię, no to w tą sobotę nie zobaczymy aktualizacji i według mnie w następną sobotę również tej aktualizacji nie zobaczymy. Dopiero za 3 tygodnie, czyli 20 stycznia. Więc do 20 stycznia nie ma co robić. No i wiadomo, możemy wbijać najlepszy team petów. Ej ty, ja wydrupiłem Huge'a. A ja nawet nie wiedziałem, że ja wydrupiłem Huge'a. Co jest Huge Zebra? Ej, mam gwiazdkę w klanie? Ej, mam gwiazdkę w klanie? Czy mam gwiazdkę w klanie? Ej, musiałem niedawno wydrupić Huge'a. Huge Zebra, 1500 egzistów, prawie 15 milionów na świecie. No dobra, zakładamy. Jest ona tam z tyłu, kozacko. Jejku, farmienie za ponad całą walutę coinów tych nowych. Ja już chyba, nie wiem, z 6 milionów jajek otworzyłem w tym Pet Simulatorze pierwszy Huge. Takimi enchantami. Cały czas odpalaną podką Lucky X6. No nareszcie, aż mi się humor poprawił. No ale to chyba ostatnia miła rzecz w tym odcinku. Oprócz najlepszych petów możemy mieć również dużo lepsze enchanty, bo generalnie wprowadzili nam bardzo trudne rzeczy do robienia. Na przykład enchanty 7 poziomu, które kosztują po 7 milionów od sztuki, czyli na jeszcze ponad Huge. Rangę 13 oraz 14, gdzie większość graczy nadal siedzi na maksymalnie 12. Nie chce im się robić tego dalej, bo te questy są monotonne. Na przykład ja jestem takim graczem, no zobaczcie. Podki nam również zrobili tieru 8, żebyśmy, nie wiem, farmili szybciej. Tylko że nie ma co farmić. Rangi też nam dają możliwość robienia upgrade'ów. Jak widzimy, co rangę tutaj dostajemy jeden upgrade. Tylko problemem jest jedna bardzo ważna sprawa. Nawet jak mogę sobie kupić te rangapy, to ich nie kupuję, bo są za drogie. Bo jeszcze nie dawno za taką jedną rangę mogliśmy sobie kupić Huge'a. No teraz tego nie zrobimy. Tak samo z plus jeden petsem. Zobaczcie, teraz mogę kupić pewnie około 8 rangapów za jednego Huge'a, a wcześniej może to były 3. Już się to bardziej opłaca robić, ale jeszcze nie w 100%, więc jeżeli się zastanawiacie, czy robić rangapy, czy kupić sobie Huge'a, to jeszcze kupujcie Huge'a. A propos Huge'y, to jest dramat. Ich cena rośnie cały czas nieproporcjonalnie w górę. Zobaczcie, Huge Happy Rock kosztuje praktycznie 5,5 miliona. A rana był poniżej 5 milionów. Więc codziennie podejrzewam, że cena Huge'a będzie rosła o milion, więc jeżeli zarabiacie mniej niż milion gemów dziennie, no to sobie nigdy nie kupicie Huge'a. Trochę bolesne, no nie? Ale tak działa inflacja. No ale nie ma co się dziwić, że cena Huge'y rośnie, jeżeli ja na tym odcinku, dokładnie na tym wczorajszym, pokazałem wam, jak zarabiać AFK 20 milionów gemów dziennie. A gwarantuję wam, że da się więcej. Z tego miejsca chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za wszystkie gifty, które mi wysłaliście. Dziękuję wam bardzo serdecznie, bo tych petów jest bardzo, to bardzo dużo. Dziękuję bardzo za te wszystkie enchanty. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dzięki, bo dzięki wam oczywiście również jestem dużo lepszy w tą giereczkę. Dziękuję bardzo serdecznie tej ekskluzji. 728 tysięcy gemów. Dzięki wielkie, taki sztiket, koktajl. Dzięki bardzo, jesteście niesamowici. Jak dostałem tyle petów, to możemy jeszcze porozmawiać o petach. Zobaczcie. Niecałe 3 dni od aktualizacji, a ta kiałiczka, która ma 750 tysięcy, jeden z lepszych petów Rainbow, kosztuje 1000 za sztukę. Taki Wizard chodzi po 300 za sztukę, taki Owlik po 100 za sztukę, a taki Potion Poodle po 67. A ja te pewne pety będę sprzedawał jeszcze za pół ceny niżej. Więc aktualnie na aktualizacji po prostu no nie ma co robić, tak? Mogę sobie poprzerabiać te wszystkie pety, jak tutaj widzicie, zaraz je pewnie też posprzedaję. W sumie to posprzedaję wam te pety, bo sobie ich nie będę zatrzymywał przecież. Nie wiem, kto wpadł w ogóle na pomysł, że pety podczas przerabiania mogą nam się marnować. Na przykład tutaj 7 takich katów. Przez takie rzeczy również nie wchodzą. Bugi to jest kolejna sprawa, dla których ludziom nie opłaca się grać tą gierkę. Daker jest cały czas chyba zbugowany, bo na przykład z takich petów ja dostaję 31,5 tysiąca gemów. Tych to ja w ogóle nawet włożyć nie mogę, a nie, sorry, jednak mogę. I zobaczcie, z gorszych petów dostaję więcej gemów. Czemu się tak dzieje? Nie wiem. Ale nie powiedzcie mi, że tak to powinno wyglądać. Dostaliśmy 4 aktualizacje do Pet Simulator 99 i każda wyglądała mniej więcej podobnie. To też jest jakiś nieśmieszny żart, patrząc na to, ile oni pracowali nad tą gierką i ile pomysłów mogli zrobić. I teraz zasłanianie się tym, że będą większe aktualizacje, dlatego nie będą robili co tydzień, no to nie jest według mnie za dobre. Swoją drogą, bardzo dużo tych rain
rainbow zrobiłem, no nie, ale co jest? Niektóre rzeczy od samego początku gry nie działają jak powinny, na przykład maszyna do fuse'a. No zobaczcie sami, kiedy ja sobie fuse'uję, no nie wiem, powiedzmy, niech będą takie oule, 740 tysięcy, wrzucę ich maksymalną ilość, czyli w moim przypadku będzie to 17. Wrzucam 17 petów 740 tysięcy i odbieram peta 713 tysięcy. Czyli z 17 lepszych petów zrobiłem jednego peta gorszego. A czy tak powinien działać fuse? Dodatkowo achievementy zostały bardzo nudnie zrobione. Zobaczcie, mamy miesiąc gry, która miała być grą na lata i niektóre są questy bardzo, ale to bardzo trudne i nawet nie opłaca się ich robić. Na przykład catch 10 tysięcy fish i dostajemy buffa wartego 500 000. To z nieporozumieniem. Kto by się chciał farmić 10 tysięcy ryb? O, ten quest jest akurat warty zakodu, ponieważ 5 tysięcy big chestów daje nam enchant za 125 milionów. Czyli jakieś 25 huge. Dodatkowo niewyważone ceny w sklepie. Zobaczmy sobie to. Huge Hunter, który praktycznie nie działa, kosztuje ponad 3000 robuxów. Gamy to już jest w ogóle jakiś hit, bo zobaczcie na to. Mamy takiego banana coverboarda za 600 tysięcy, albo taki enchant za 500. Ale banana coverboard jest tutaj lepszym przykładem. 575k za 200 robuxów, gdzie my tutaj za 200 robuxów to sobie kupimy startera 30. Land voucher kosztuje 1 000 000 za 300, no to zobaczcie, ile kosztuje tutaj 1 000 000 od tych gemów. Widziałem też takie komentarze pod moimi ostatnimi filmami na YouTubie. Pedro, czemu ty hejtujesz tą grę, skoro na niej zarabiasz? Bo chciałbym, żeby ta gierka była po prostu dużo lepsza i żeby więcej osób się w nią bawiło. Przypominam, że my tego Rebirtha drugiego robiliśmy 3 tygodnie temu i przez 3 tygodnie nie wprowadzili nam możliwości kolejnego Rebirtha. Ale zamiast tego dostaliśmy topkę klanów, która wcale nie jest pay to win, nie no, jest ogromnie. Dodają takie rzeczy jak bossowa skrzynka, która jak widzimy spada w dosłownie sekundę, albo dealer merchanta, który jest scamem, bo jak widzicie za 100 gemów mogę sprzedać zabawkę wartą 500, 240 za 100, no co to jest? A o szybkości farmieniu waluty to nawet nie chcę mówić, bo sami widzieliście na moim ostatnim odcinku, w jakim tempie zarobiłem maksa. I było to jakieś 20 minut. I tylko cotygodniowe aktualizacje mogły tą grę napędzić. No bo co się zmieni w update'cie, jak my zamiast powiedzmy 7 czy 8 nowych map dostaniemy, nie wiem, 25. Jeżeli na przykład ja na live'ie przeszedłem te 7 map w 5 minut, więc 25 map podejrzewam, że przejdę maksymalnie w minut 20. Plusem jest to, że na następnym update'cie możemy dostać na przykład 2 rebirfy, chociaż sobie to nie, teraz będziemy dostawać po jednym rebirfie i za każdym razem będziemy widzieli taki oto znaczek, więc na update nawet nie będzie co się trzeba było przygotowywać, ze względu na to, że będziemy potrzebowali tylko walutę do tego, żeby przejść przez to, bo potem i tak nam będzie resetował rebirth. Swoją drogą, powodzenia dla wszystkich osób, które nie mają VIP-a, żeby robić questy pokroju Break 1650 Diamonds, no będzie wam pewnie trudno. A wiecie, co jest temu wszystkiemu winne? Co jest winne temu, że Pet Simulator upada najbardziej poza brakiem aktualizacji? Transfer huge. Bo jak sam transfer Titaników nie był jakiś bardzo tragiczny, bo Titaników to jest może tych starych kilka tysięcy na świecie, to huge do Pet Simulatora nie wiem ile przyszło. My huge happy roków 700 tysięcy, huge hell roków 143 tysiące, Goldenów 500 000, czyli już mamy jakieś prawie 1,5 miliona, mamy cupcake'ów 65 tysięcy, jakieś innych petów, no jeżeli na sam start gry dodajemy do gry powiedzmy ponad 2 miliony huge, no to nie jest to za dobre, ponieważ przez to ja psuję grę, tak samo ekskluzywy, no kto wpadł na pomysł, żeby ekskluzywy można było mieć w nowej gierce od razu? No bo ja w pierwszy dzień aktualizacji wrzucam na rynek kilkanaście tysięcy petów najlepszych rainbow, a takich graczy jak ja jest powiedzmy tysiące, więc automatycznie wy zamiast farmić możecie iść na Trading Plaza i sobie w pierwszy dzień update'u kupić powiedzmy takiego rainbow kata za 5000 gemów i już macie praktycznie najlepszego peta w grze za 5000 gemów, więc według mnie po prostu te decyzje będą się odbijały na Pet Simulator 99 do końca jego istnienia, a według mnie niestety on za dużo nie będzie egzystował.